przerwie. Zanim zaczniemy śpiewać, mamy jeszcze jedną niespodziankę. I to od fana wielkiego zespołu Universe z Chorzowa pochodzi Paweł. Zapraszam Paweł tutaj na scenę, bo chcę wam coś powiedzieć i coś pokazać. Brawo. To jest tam Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzięki ci, Heniu, że w tak ważnym dniu mogę tutaj wystąpić. To dla mnie bardzo ważne, ale nie martwcie się, śpiewać nie będę. W twórczości zespołu Universe często możemy usłyszeć wpływ zespołu The Beatles. Nie da się ukryć, że w utworze utwór Nie jest przesiąknięty brzmieniem i klimatem zespołu The Beatles. Moim zdaniem piosenki Free as a Bird oraz Real Love były główną inspiracją i tym, co ukształtowało utwór Nie. Za chwilę będziecie mogli posłuchać mojego miksu i obejrzeć wizualizację, którą utrzymałem w takim nostalgicznym i beatlesowskim stylu. Teraz chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat najważniejszej osoby tego wieczoru. Mirka znałem od dziecka, był dla mnie jak wujek. Zawsze podziwiałem jego sposób bycia, poczucie humoru, błyskotliwość i byłem pod ogromnym wrażeniem jego twórczości. Mam wiele wspomnień związanych z Mirkiem. Niezależnie od mojego wieku, Mirek traktował mnie poważnie. Chciałbym wam opowiedzieć o dwóch sytuacjach. W 1997 roku Mirek szykował się do wydania albumu Złote Przeboje. Przyjechał do naszego domu i pytał moich rodziców, jakie ich zdaniem piosenki powinny znaleźć się na tym albumie. Ja wtedy podszedłem do Mirka i mówię, wujek, jakbyś mógł, to umieść na płycie utwór Bądź moją iskrą, bo bardzo lubię ten utwór. Mirek sobie tam zanotował wśród innych utworów. No jak wiadomo, Bądź moją iskrą znalazły się na płycie Złote Przeboje. Druga sytuacja, bardzo podobna. Przed wydaniem płyty Mr. Lennon, Mirek również przyjechał, miał ze sobą karteczkę. Na tej karteczce utwory, które już na 100% wejdą na album, a po drugiej stronie taka lista, co do której nie był pewny, które niektóre piosenki mogły nie wejść na ten album. Ja byłem wtedy pod wielkim wrażeniem utworu Wymyślone Łąki. Jak zobaczyłem, że na tej liście niepewności jest utwór Wymyślone Łąki, to byłem wręcz spanikowany, że ten utwór nie wejdzie na płytę. Już wtedy nie powiedziałem, Mirek, czy mógłbyś tam umieścić, wujku, umieścić ten numer na płycie, tylko mówię, Mirek, ty musisz ten utwór umieścić na albumie. On musi tam być, bo takiego brzmienia jeszcze nie było w dyskografii Universe. Wiecie, sytuacja, 13-letni Pawełek Błaszak mówi Mirkowi, co musi robić. Mirek tak tylko na mnie spojrzał, nic wtedy nie powiedział. Okazało się, że Wymyślone Łąki jest czwartym utworem na płycie Mr. Lennon. I powoli już kończę. Kilkanaście lat później wraz z moją żoną wybraliśmy utwór Wymyślone Łąki na nasz pierwszy taniec. To był taki mój hołd i podziękowanie dla Mirka. I ostatnie dwa zdania. Muzycznie dla mnie Mirek Breguła jest geniuszem, na którego nasz kraj nie do końca sobie zasłużył, a prywatnie był najwspanialszym człowiekiem, jakiego mogłem poznać w moim życiu. Dziękuję. Nic do nas nie słychać. Zobaczcie, to nic. Piosenki na Beatles. Wszystko jasne, stworzeni są tylko dla siebie.
Jeszcze kropla czarnych zachręć, by być ze sobą już w tym samym dniu. I nigdy już bez siebie. Życie ułożą tak, jak chcą, jak on chce. Dzieci, ich sił poświęci deszcz, światłem był wolny wiatr, znów los, uśmiechnął się i stąd.